Tak, przede wszystkim według mnie konsumenci chcą jak najwięcej kupować online ze względu na łatwość tych zakupów. Możemy tak naprawdę zamówić mnóstwo produktów, mamy bezpłatną dostawę, przymierzyć w domu, następnie zwrócić i zostawić tylko w domu te produkty, które są zgodne z naszymi preferencjami. Do tego w internecie jesteśmy w stanie czytać wszelkie opinie mikroinfluencerów, recenzje na temat produktu, porównywać ceny, a także mamy mnóstwo akcji specjalnych, bardzo często na belkach USP w e-commerce'ach czytamy wszelkie kody rabatowe, z których możemy korzystać. Dlatego według mnie ta szerokość oferty, szeroki wybór, łatwość dostawy, jesteśmy w stanie odebrać produkty z najbliższego paczkomatu, możemy podejść do sklepu o tej godzinie w zasadzie, o której nam jest najwygodniej, powoduje, że buty, odzież, akcesoria są bardzo chętnie kupowane przez konsumentów online. Tak, zapraszam wszystkich serdecznie do zakupu książki Przyszłość e-commerce, tam na pewno będzie więcej informacji. Wyzwań jest naprawdę mnóstwo. Przede wszystkim mamy ogromną konkurencję na rynku ze względu na to, że po pandemii sklepów internetowych namnożyło się jak grzybów po deszczu i e-commerce'y muszą walczyć o to, żeby wyróżnić się przede wszystkim. Liczy się wysoka jakość produktu, liczy się inwestycja w nowe technologie i przede wszystkim moim zdaniem jest ważna hiperpersonalizacja, czyli docieranie do konsumenta końcowego, wyświetlanie tych produktów, które konsument oczekuje. I przede wszystkim produkty powinny być wysokojakościowe. Więc tych wyzwań jest mnóstwo. Powinniśmy też śledzić wszelkie nowinki związane z nowymi technologiami, wzorować się też na tych e-commerce'ach, w którym sprzedaż wychodzi, a także być otwarci na współpracę i promocję cross-borderową, czyli też otwierać się na rynki zagraniczne po to, żeby poszerzać zasięg naszej grupy docelowej. Przede wszystkim ważniejsze jest to, żeby dbać o klienta końcowego i do niego docierać. Nasz produkt powinien być dopasowany do poszczególnej grupy docelowej. Przede wszystkim musimy też się skupić na dobrze przygotowanej strategii marketingowej, bo wiele e-commerce'ów jednak jej nie ma. A trzeba pamiętać, że do 2030 roku aż 95% sklepów online będzie sprzedawało swoje produkty w sieci. Konsumenci również będą kupować produkty przez internet. I przede wszystkim musimy też zwracać uwagę na analitykę, badać wszelkie dane, pracować na danych. Mieć wysokojakościowe produkty i być otwarci, też łączyć tak, te kanały offline z online, czyli tutaj się bardzo mocno liczy omnichannel, bo jednak te kanały powinny ze sobą sprawnie współpracować ze spójną polityką cenową i ze zgodnością asortymentu. Przede wszystkim klient. Klient jest moim zdaniem bardzo ważny. To, żebyśmy dopasowali produkt do jego preferencji, do jego oczekiwań, żebyśmy dbali o niego, żeby ta ścieżka zakupowa i UX e-commerce'u były bardzo przyjazne, bo według mnie też nie sztuką jest pozyskać klienta na jednorazowy zakup, ale ważne jest, żeby zbudować z nim długofalową więź i długofalowe relacje. I to jest moja cenna rada dla Was na dziś.